Dzień dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest psychiatra Andrzej Kłoda. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Łączymy się z Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie. Mam takie pytanie na początek o koronawirusa oczywiście. Jak wpłynął ten koronawirus na nasze zdrowie psychiczne? Czy już coś możemy powiedzieć? Czy wpłynął w ogóle? Na pewno wpłynął. Widzimy zmianę na pewno w ilości osób zgłaszających się do Centrum Zdrowia Psychicznego. Natomiast to jakby się rozwija, dlatego że jesteśmy z jednej strony bombardowani informacjami o koronawirusie i tak właściwie to mamy od wczesnej wiosny, ile zachorowało, gdzie więcej, kto umarł, gdzie umarł, ile miał lat i tak dalej, i tak dalej. To u części osób wzbudza niepokój i lęk, zdecydowanie. U części osób koronawirus jest związany z takim zagrożeniem egzystencjalnym, chociażby utratą pracy, miejsca zarobkowania. Niektóre osoby już straciły, inne popadły w jakieś kryzysy finansowe. Mieszkając w powiecie cieszyńskim, jesteśmy przy granicy, czyli około 12 tysięcy osób, tak się szacuje, pracuje w Czechach. Chociażby zamknięcie granic tak samo wpływa, czy zagrożenie zamknięciem, jak teraz słyszymy, że Niemcy zamknęli Czechom granice, nie wiadomo jak będzie. Dalej to wpływa na stałe utrzymywanie się niepokoju. My mamy zasoby do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, kryzysowymi, stresem, natomiast jeśli on jest cały czas, w dłuższym okresie czasu, to te zasoby się kończą i wtedy następuje kryzys. I myślę sobie, że no, niestety nie będzie lepiej, raczej będzie gorzej, czyli więcej zachorowań, więcej trudności. No i tak to będzie postępować niestety. Sam chyba dystans społeczny też niestety wzmaga czasami kryzysy. Po prostu. No tak, no, biorąc pod uwagę chociażby to nasze zamaskowanie, utrzymywanie dystansu, my dobrze sobie radzimy z różnymi trudami wtedy, kiedy możemy to omówić, możemy się spotkać, możemy zareagować na to, co się dzieje wokół nas. Nie? Jak jest kryzys, to ludzie się jednoczą, są razem, a my teraz mamy utrzymywać dystans, więc dodatkowo pozbawiamy się zasobów, które mamy w grupie. W grupie, w rodzinie, wśród znajomych, wśród przyjaciół, w środowisku pracy, no to jesteśmy coraz dalej, a my potrzebujemy siebie i potrzebujemy bliskości. Zatem potrzebujemy się patrzeć w twarz, a widzimy tylko oczy. Tak. Człowiek, istota społeczna, niestety ta nasza natura została teraz musimy się dystansować, może tak. Powiedziałem na początku, że jest pan psychiatrą, psychiatra między innymi, w odróżnieniu od psychologa, może przepisywać leki. Chciałem zapytać o te leki psychotropowe, czy one uzależniają, jak działają, bo są jednak objęte takim odium, które z czegoś wynika. Czy faktycznie te leki to już jest coś tak bardzo groźnego dla nas? Ja nieraz mówię pacjentom, że lekiem psychotropowym jest każdy lek, który działa na psychę. Czyli właściwie lekiem psychotropowym jest lek przeciwbólowy. Paracetamol czy ibuprofen, bo jak ma nas boli głowa, to nam jest źle, niedobrze. Jak przestanie, to nam się nastrój poprawi, prawda? I od razu jest lepiej. Nie, więc to jest szerokie pojęcie. Oczywiście wśród leków psychotropowych tą złą sławę uzależnień na pewno mają leki uspokajające z grupy tak zwanych benzodiazepin. To są leki, które mają swoje miejsce, ale w krótkotrwałym leczeniu. Natomiast one są bardzo nadużywane. No, niestety nasz kraj, czy nasza populacja wiedzie prym, chyba w Europie nawet, jesteśmy na pierwszym miejscu w używaniu tych leków uspokajających. A boimy się leków przeciwdepresyjnych, stabilizatorów nastroju, które właśnie nie są uzależniające, wręcz prowadzą w kierunku wyleczenia. Łatwiej nam się uspokajać, czy to w formie płynnej alkohol, czy w formie stałej, tabletka uspokajająca, niż sięgać po coś, co prowadzi do leczenia. Czy to będzie stosowanie leków, czy psychoterapii, to już jest inna kwestia. Nie? Natomiast leki mają swoje miejsce. Leki wpływają na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i leki przeciwdepresyjne, to uważam, że od lat 60., 70. XX wieku poczynił olbrzymi postęp w jakości działania, w efektywności, ale to też nie jest, też bym nie chciał powiedzieć, że to jest remedium na wszystko. To
nie ma leków, które są stuprocentowe w swojej aktywności i jakości działania. Lek zawsze ma swoje działanie pozytywne w jakimś tam wymiarze. Leki też nie są jakieś działania uboczne, zawsze. Tak, każdy lek praktycznie, nawet... Każdy lek praktycznie, psychoterapia tak samo. No zgadza się. A proszę powiedzieć, to jak w takim razie poradzić sobie, żeby uchronić się przed kryzysami, przed depresją? Pewnie inaczej radzą sobie kobiety, inaczej mężczyźni, ale może da się wypracować jakieś takie złote zasady, jeżeli będziemy się nimi posługiwać, to może uda nam się uchronić przed jakąś chorobą psychiczną, kryzysem psychicznym. No tak jak już wcześniej wspominałem, my potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy rozmawiać ze sobą, omawiać sytuację. Czym bardziej jesteśmy odcięci od innych osób, tym trudniej sobie nam radzić. Nie? Zresztą kiedyś było takie nawet powiedzenie, że jeśli dzielimy się problemami, to te problemy rozkładamy, dzielimy pomiędzy te osoby, a jeśli radościami, to je pomnażamy. Więc to jest coś bardzo istotnego w tym, że my jakby alienując się, nie dostrzegając wartości i jakości relacji, przyjaźni, znajomości, a z drugiej strony obawiając się reakcji też. Ja myślę sobie, że to nasze społeczeństwo, które jest w części bardzo oceniające niestety, nie jest w stanie zaakceptować tego, że ktoś może mieć problem. Łatwiej zaakceptować fakt, że ktoś ma nowotwór, ale jeśli ktoś ma zaburzenia psychiczne, depresję, no to często jest jedno główne hasło, weź się w garść. Która w ogóle nie pomaga, to nie dotyka sedna problemu. Nie. Więc ja myślę sobie, że to, co moglibyśmy, znaczy moglibyśmy pracować, to nad jakością naszych relacji, nad zróżnicowaniem też naszej aktywności, bo coraz mniej mamy aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest bardzo potrzebna do dobrego życia, ale też czasu na wypoczynek, a nie ciągła gonitwa, ciągła praca. Ten wypoczynek może być różny oczywiście i różnie. Dla jednych wypoczynkiem będzie to, że zagrają sobie z kimś planszową, a dla innych, że pobiegają, dla innych, że się spotkają i sobie pogadają i się pośmieją, ale ten wypoczynek jest potrzebny. Zresztą, jak sobie pomyślimy, kiedyś właściwie we wszystkich kulturach był wprowadzony tak zwany Dzień Święty, który był oddzieleniem się od wszelakich aktywności, które były normalne w życiu. My teraz właściwie pracujemy, przez weekend trzeba wiele rzeczy nadrobić, właściwie ciągle jesteśmy w pracy. Tak, to jest właśnie niepokojące, tym bardziej, że wskaźnik samobójstw też informuje nas o czymś, to znaczy, że gdzieś cały czas dążymy, pędzimy i piętrzymy obowiązki i tak naprawdę tego odpoczynku nie mamy, prawda? Tak. Współczynnik samobójstw jest rosnący w Polsce cały czas. Zresztą Europa Środkowa i Północna w tym wiedzie prym. Natomiast najniższy współczynnik samobójstwa jest Grecja, Włochy, Hiszpania, gdzie patrząc się wcale nie mają różową. Ale mają siestę, panie doktorze. Mają siestę. Rano zaczynają sobie spokojnie od kawy, jakiegoś croissanta, coś tam pogadają. Zresztą, jeśli ktoś jeździ na południe Europy, widzi, jak przebiega życie społeczne. Tam nie ma tego pędu. Tam jest czas na to, żeby się spotkać. Zresztą kiedyś, będąc na południu Włoch, zatrzymaliśmy się na ulicy, bo korek, myślę sobie, co to jest, no korek, nie? Ja już z pewną niecierpliwością znaną wielu naszym kierowcom, a tam po prostu spotkały się dwie babcie, które przechodziły przez skrzyżowanie i właśnie na tym skrzyżowaniu omawiały jakieś tam sprawy i wszyscy spokojnie spali. Jak skończyły rozmawiać, one zeszły z tego skrzyżowania i ludzie pojechali. Nikt nie trąbnął, nikt nie wykrzykiwał. A poza tym piękna pogoda, to znaczy słoneczna i gdzieś dość ciepło, prawda, które też pomaga nam trochę w dobrostanie. Babcie były ubrane na czarno, więc były mocno wygrzewane przez południowe słońce Włoch. Natomiast no, myślę sobie, że to podejście z takim większym luzem i przyzwoleniem na to, że my nie jesteśmy idealni, że mamy swoje ułomności, że mamy swoje potrzeby,
Jak ktoś się zatrzymał przed sklepem, to widocznie miał potrzebę wejść coś kupić. I to, że chwilowo tamuje ruch, nie jest niczym strasznym. Mhm. Bardzo piękne to, co Pan powiedział. Właśnie to chyba powinno być jakimś takim złotą myślą tej rozmowy. Ja niestety jeszcze chcę na chwilę ten optymizm i to szczęście trochę zmącić tym pytaniem, dlaczego mężczyźni częściej popełniają samobójstwa? Bo mężczyźni są bardziej radykalni w swoich reakcjach. Sięgają po środki, które szybciej doprowadzają do śmierci, tak bym powiedział. No, też mężczyźni zdecydowanie rzadziej mówią o tym, co przeżywają. Właśnie czymś fajnym u kobiet jest to, że mogą ze sobą pogadać, że mogą się wypłakać. Mężczyźni rzadko się przyznają do tego, że nie mogą sobie poradzić. Nie? Przecież w tej pozostałości społeczeństwa patriarchalnego, gdzie mężczyzna miał sobie radzić, nie miał innego wyjścia, bo miał utrzymać, bo to była jego odpowiedzialność. Bo to jest polowanie, bo to jest pęd, bo trzeba coś udowodnić sobie i innym. Tak. Dalej sobie staramy udowodnić, nie ma miejsca na słabość. A jeśli już słabość, to jest porażka. No tak. Tak to jest utożsamiane. A proszę powiedzieć, ja tak na koniec zapytam pana doktora, dlaczego został pan psychiatrą? To jest pytanie, które wiele osób mi zadawało. Dlaczego ja zostałem psychiatrą? Bo jest to niezwykle ciekawa dziedzina. Ja zawsze mówię, że przez przypadek się wszystko w życiu, tak przy okazji, może nie przez przypadek, ale przy okazji się podziało. To, że zostałem psychiatrą, to, że trafiłem do miejsca, gdzie poznałem naprawdę bardzo fajnych psychoterapeutów, którzy pociągnęli mnie w kierunku psychoterapii, zostałem psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. I też przy okazji ktoś pociągnął mnie w kierunku tego, żeby być superwizorem psychoterapii. A jeszcze przy okazji dostrzeżono jakieś tam moje kompetencje w zakresie zarządzania. I tak jakoś przy okazji różne miejsca w tym życiu zajmowałem i się jakoś rozwijałem. Psychiatria jest po prostu niezwykle ciekawa. Nasza psychika jest niezwykle ciekawa. I historie ludzi są niezwykle ciekawe. No, bo właściwie tak słuchanie drugiej osoby, takiej, której się nie znam, w procesie psychoterapii, to trochę jak czytanie książki. To jest ten proces opowieści. My teraz mało sobie opowiadamy historii, a ja mam ten przywilej, że słucham tych opowieści. Niektóre opowieści są bardziej tragiczne, inne smutne, a to są opowieści, prawdziwe opowieści tych osób. I to jest niezwykle ciekawe. Niezwykle ciekawe dla mnie była rozmowa z panem doktorem. Niestety muszę kończyć. Bardzo dziękuję za ten wywiad i życzę dużo zdrowia. Wzajemnie. Naszym gościem był Andrzej Kłoda. Dziękuję bardzo. Do widzenia.